Chciałabym Was zaprosić na króciutką relację z takiego wydarzenia Raj na Rajskiej. Kilka inicjatyw zebrało się i upiększyło ulicę Rajską w Krakowie i resztę wytłumaczy mój rozmówca. Posłuchajcie. Mariusz Waszkiewicz, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. Gdzie jesteśmy, bo słuchacze tego nie widzą i co tu się dzieje? No, jesteśmy na ulicy Rajskiej przed wejściem do biblioteki publicznej. To jest takie miejsce, o które mieszkańcy Krakowa organizacje upominają się od kilku lat, ponieważ mamy tutaj totalne klepisko. Przez parę lat był dziki parking dla samochodów, pomimo że jest zakaz zatrzymywania. Mieszkańcy od wielu lat prosili o to, żeby ten cały pas uporządkować, to znaczy poprowadzić chodnik, zerwać tutaj takie płytki chodnikowe, które wrastają w drzewa, a przede wszystkim ukrócić to parkowanie. Po paru latach udało się zmusić Zikid do tego, żeby tutaj przywiózł takie kamienne donice, w których celem było po prostu zablokowanie wjazdu samochodów. No, my w swojej naiwności myśleliśmy, że jak Zikid przywiezie te donice, no to przywiezie również ziemię i kwiatki. Nie pomyśleliśmy o tym, że Zikid może po prostu przynieść tylko takie obskurne donice z jakąś ziemią z wykopów, pełną petów, kapsli, nie wiadomo jeszcze czego. I ponieważ nie można było się doprosić o uporządkowanie tego, no to mieszkańcy wzięli w to w swoje ręce. Skrzyknęło się kilka inicjatyw, między innymi takie jak Adaś, czy Zielona Terapia, czy Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. Ludzie się zrzucili ze swoich prywatnych pieniędzy na zakup ziemi ogrodniczej, kwiatów. No i w dniu dzisiejszym w czynie społecznym sadzą kwiatki w tych donicach, żeby ta Rajska rzeczywiście wyglądała jak Rajska, a nie jak klepisko. Czy chodziło o to, żeby trochę upiększyć i trochę oddać tą ulicę mieszkańcom? Dokładnie, to jest wstyd, jak to wygląda. Wejście do biblioteki wojewódzkiej wygląda jak klepisko, po prostu wstyd dla miasta. Na szczęście wygląda na to, że w ciągu roku tutaj cały ten trakt zostanie przebudowany, więc będzie przesunięte ogrodzenie, będzie chodnik wreszcie. No i mam nadzieję, że wreszcie odetchną drzewa, ponieważ te płyty tutaj chodnikowe, które mieszkańcom nie służą, nas wrastają w drzewa, więc mamy nadzieję, że te płyty też przy okazji remontu tego znikną. No ale póki co to chcemy, żeby po prostu rosły tu kwiatki na Rajskiej. To jest jeden z problemów wielu dróg, między innymi dlatego mamy w tej chwili w budżecie obywatelskim złożony taki wniosek na projekt ochrony zieleni w pasach drogowych na terenie całego miasta. Impulsem była właśnie Rajska, inne ulice, inne pasy zieleni przy drogach czekają na tą ochronę.